Michał, ostatnio mówiliśmy o tym, że GKS wkracza na właściwe tory, ty chyba też już wskoczyłeś na te tory, zaczynasz strzelać bramki, a te strzały od słupka masz chyba już opracowane. No tak się można z tego śmiać, że na razie trzy bramki od tego samego słupka. No ale trzeba mieć szczęście, a to szczęście było przy mnie i cieszę się z tych bramek, ale najważniejsze jest to, że wygrywamy te mecze i pokazujemy w pierwszej lidze, że zasługujemy na Ekstraklasę i dążymy do tego celu. Na pewno wróciliśmy na swoje tory takim pierwiastkiem pierwszym, że było mecz z Górnikiem, pierwsza połowa. Później powtórzyliśmy to z Katowicami, bardzo dobry mecz i z Grudziądzem. Może ta gra nie była wyśmienita, no ale wynik jest bardzo dobry i to na pewno nas rozlicza i teraz trzeba poprawić, tylko zmienić Legnicę. Po tych bramkach czujesz się lepiej fizycznie i psychicznie? Czujesz, że jesteś w takiej formie, że teraz możesz stanowić też o sile tego zespołu tak, w taki sposób, że będziesz strzelał bramki? Znaczy tak, no w sparingach strzelałem bramki, te pierwsze trzy mecze no, nie strzelałem i też zastanawiałem się, że kiedy te pierwsze bramki padną w lidze. Fajnie, że szedłem z Katowicami i myślę, że teraz już ten worek z bramkami się po prostu rozwiąże i te bramki będą padać. Czuję się lepiej psychicznie, fizycznie i mam nadzieję, że z każdym meczem na mecz będzie coraz lepiej. Na boisku chyba z nikim się tak dobrze nie rozumiesz jak z bratem, bo Mateusz często asystuje ci, daje ci takie piłki, które no, tworzą ci sytuacje bramkowe. No tak, Mateuszem rozumiemy się na pamięć, całe życie gramy razem, więc gdy jest na boisku, to szukamy siebie i to przychodzi z efektem dla mnie, jak i dla całej drużyny. Mateusz też strzelił bramkę, asystował, więc myślę, że za chwilę dorzuci kolejne bramki. Teraz przed Wami mecz z Miedzią Legnica, jest jakaś inna motywacja, jeżeli gracie z drużyną, która jest 17 w lidze, czy nie wiem, jakbyście grali z wiceliderem? Wiadomo, że Miedź Legnica nie wystartowała najlepiej, ale mają w swoich szeregach dobrych zawodników, doświadczonych, którzy grali w Ekstraklasie i na pewno to nie będzie łatwy mecz. Wiadomo, że tam Tremulatowski też no nie za mocno ma teraz posadę i wie, że tutaj przejdzie na pewno po trzy punkty, więc to będzie ciężki mecz, ale my jesteśmy na fali, my jesteśmy pewni siebie, mam nadzieję, że to pokażemy też w tym meczu. Kiedyś rozmawiałem z trenerem Kierachem o tym potencjale młodych zawodników, którzy mogą właśnie wejść. Mówił, że jest tu 3-4 zawodników młodych, którzy mogą stanowić o sile tego zespołu w przyszłości. No, jednym z tych czterech wymienił Ciebie. Ty czujesz ten przeskok teraz do pierwszej drużyny z tego zespołu z młodej Ekstraklasy, w której grałeś, jest duży? To znaczy, na pewno to jest duży przeskok. Faktycznie na treningach w młodej Ekstraklasie, a na treningach w pierwszej drużynie to jest ogromna różnica, trenowanie, ponieważ tutaj jest dużo zawodników o klasy lepszych, z dobrą przyszłością. Dużo chłopaków tutaj praktycznie ma ponad 50 występów w Ekstraklasie, prawda? To jest się od kogo uczyć, nie? No ale tak jak powiedziałem, jest to duży przeskok, ale no, trzeba cierpliwie pracować i mam nadzieję, że krok, mały krok, kroczek po kroczku i do przodu, prawda? Masz jakieś sygnały od trenera, że w tym meczu z Miedzią właśnie wystąpisz, może od pierwszej minuty? To znaczy na razie żadnych sygnałów nie dostałem, ja pracuję na treningu, staram się jak najlepiej pokazywać, no zobaczymy, jak to trener sobie ułoży w głowie, to jest jego plan, ja robię swoje, tak jak powiedziałem i czekam. Ten, że przed nami mecz z Miedzią Legnica, ma to jakieś znaczenie, że będzie pan grał przeciwko Rafałowi Łotowskiemu, którego kiedyś pan asystował przy pracy trenerskiej tutaj w Bełchatowie? Tak, byłem asystentem Rafała Łotowskiego, było to jakiś czas temu. Myślę, że taki jest wymysł mediów, kierowanie tego meczu w kierunku trenerów. Ja myślę, że każdy powinien się skupić na swojej pracy, ja się skupiam na swoim zespole. Mamy tutaj też swoje problemy, staramy się rozwiązywać i iść do przodu. Myślę, że papier i tabela nie gra. Tutaj będzie całkowicie nowa historia. Zmierzą się przede wszystkim dwa zespoły. Zespoły, które będą chciały zdobywać w tym spotkaniu punkty. Miedź ma zawodników o sporym potencjale, także mecz zapowiada się ciekawie i myślę, że przede wszystkim to, co się wydarzy w niedzielę, będzie decydowało o wyniku spotkania tylko i wyłącznie. Bełchatów ma już tą mentalność zwycięzców po tych meczach kolejnych. Zwycięstwo za zwycięstwem chyba już coraz lepiej w szatni jest. To, co mówiłem ostatnio, że ja nie chcę w tej chwili skupiać się na jakimś tam celu, na awansie, na mówieniu o tym, bo tak naprawdę po kolei są co tydzień spotkania, w których trzeba zdobywać punkty.
jeżeli te punkty będą zdobywane, to będzie jakiś realizowany cel, który będzie do czegoś tam przybliżał. Także skupiamy się na najbliższym spotkaniu. Na pewno zwycięstwa budują atmosferę, zawodnicy mają większą motywację. Ale też mamy świadomość tego, że to, co zdobyliśmy, to do tej pory to było wszystko wywalczone, a to, co jest przed nami, trzeba na nowo wywalczyć. Także nic za darmo w tej lidze nie dostaniemy. Ostatnio Michał Mak pokazał się z bardzo dobrej strony w Grudziądzu. Nie martwi Pana trochę ta dyspozycja Bartka Bartosiaka? Znaczy, martwić mnie nie martwi. Bartek jest zawodnikiem o określonym profilu. On spełnia wymagane jakieś określone zadania, które przed nim stawiam. Nie będę wypowiadał się tutaj o jego, powiedzmy, grze. Czeka na nas jeszcze, powiedzmy, analiza tego spotkania. Każdy z zawodników miał w Grudziądzu i słabsze, i dużo lepsze momenty. Na pewno ten mecz był bardzo trudnym spotkaniem. Myślę, że Olimpia Grudziądz po jakichś tam, powiedzmy, pierwszych niepowodzeniach w pierwszych kolejkach, myślę, że trener tam dokonał kafarski korekt i na pewno był to rywal trudny w tym spotkaniu. Na pewno warunki w końcówce spotkania, tak od 70 minuty gdzieś to ustawienie, które tam, powiedzmy, po zmianach po wejściu Wacławczyka i Prokicza, które zaproponowaliśmy, gdzieś sprzyjało takim kontrom, jakie powiedzmy zaprezentowali zawodnicy w końcówce. Także na pewno były to trzy punkty, może niektórzy mówią szczęśliwe, ale ja myślę, że zapracowane przez zespół, bo zespół pracował na to zwycięstwo do ostatnich minut. Teraz będzie pauzował Grzegorz Baran za kartki. Jest już w głowie plan, kim go zastąpić? Właśnie Patryk Rachwał, czy na przykład Damian Szymański? Damian Szymański to jest już chłopak, który taki raczej w roli jokera wejdzie, czy to jest jednak już człowiek, który może wejść i od pierwszej minuty walczyć jak równy z równym? W tej chwili nie wypowiem się o personaliach, o 11 na to spotkanie, dlatego że jest jeszcze za wcześnie. Jesteśmy w połowie pracy tygodniowej. Ja zawsze na początku tygodnia robię sobie taki plan, powiedzmy, składu na najbliższe spotkanie, ale ten plan w jakimś stopniu weryfikują poczynania zawodników w treningu. Także przed nami jeszcze oprócz dzisiejszego dnia 3 dni treningowe. One jak gdyby wskażą, powiedzmy, kierunek tego ustawienia na mecz z Miedzią.